Cześć wszystkim, z tej strony Artur. Słuchajcie, jesteśmy z panem prezesem na Heathrow i widzimy fajne rzeczy. Za chwilę dowiecie się, co to takiego. Nie zatrzymają. No tak, bo nie mogę pomówić głośno, ale wiecie, to jest broń. Słuchajcie, my już jesteśmy w Boeington. Patrzcie się, co tam się dzieje. Są już czołgi. I wchodzimy do środka, aby przygotować specjalną prezentację, która się dzisiaj odbędzie. Sobota, czyli drugi dzień wyjazdu do Boeington. Właśnie dojechaliśmy do muzeum i idziemy szykować stoisko promocyjne KOMI. Tam już jest muzeum. Dzisiaj jest Tiger Day, czyli cały tutaj ta powierzchnia, ten plac będzie zapełniony samochodami, bo w muzeum spodziewają się naprawdę wielu zwiedzających. Nagramy też dzisiaj taki krótki odcinek z kamerą wśród zwierząt, ponieważ będą tygrysy, pantery, leopardy i inne zwierzaki. Patrzcie, ile czołgów. W Muzeum Broni Pancernej w Boeington trwa właśnie w tej chwili Tiger Day. Jest naprawdę masa ludzi. Tutaj może tego nie widać, bo na zewnątrz przed chwilą odpalili furię, ale dużo się dzieje. Przede wszystkim jest masa stoisk z różnymi akcesoriami, różnymi gadżetami, a nawet replikami czy oryginalnymi mundurami i elementami uzbrojenia.
Ale oprócz tego odbywają się różnego rodzaju spotkania, prezentacje, są otwarte czołgi, można wejść do niektórych, do których zwykle wchodzić nie można. You don't want to be too big, that's right. You are too big. No. To jest najlepsza rzecz, która mi się mogła przydarzyć. Patrzcie się, co tu się dzieje. O, co tu się dzieje? To jest ciężki karabin nasz niemiecki zainstalowany. Panie prezesie, proszę o szczery słowiański uśmiech. Tak jest. Jesteśmy w Tygrysie 131, w samym środku. Can see what where he is shooting. It goes where the turret goes. So it works on the same axis as where the turret is. Ah, so is this exactly the same? Yeah. Okay. Zobaczcie, jakie tutaj są detale i to wszystko jest po prostu w jakimś idealnym stanie. Dużo naprawdę atrakcji i myślę, że tutaj w zasadzie każdy fan broni pancernej znajdzie coś dla siebie, ale nie tylko, dlatego że jest tutaj też sporo dzieciaków i po prostu jest to fajna okazja do tego, żeby spędzić jakoś fajnie weekend. Oczywiście największą gwiazdą Tiger Day jest Tygrys 131. Zobaczcie tą bestię. To prawdziwe arcydzieło, przepięknie zadbany czołg. On wzbudza największe zainteresowanie, najwięcej osób oczywiście chce go zobaczyć, chce go dotknąć. No i dziś punktualnie o 13 ma być odpalony silnik, więc ja już nie mogę się doczekać. Kobi, buduj historię, klocek po klocku.